Faktycznie od jakiegoś czasu mamy do czynienia z jednej strony z pracodawcami, którzy narzekają na brak dobrych kandydatów na rynku pracy, i pracodawcy i mali, i duzi, i średni mówią o tym, że największym problemem dzisiaj, ich bólem głowy, jest brak kandydatów do pracy, a z drugiej strony ta stopa bezrobocia, zwłaszcza bezrobocia długoterminowego, jest wysoka. Praktycznie 57% osób zarejestrowanych w urzędach pracy to są osoby, które można zaliczyć do osób długotrwale bezrobotnych. Te problemy są różne. Bardzo często to nie chodzi tylko o to, że ich kwalifikacje nie są aktualne, ale przede wszystkim stracili kontakt z rynkiem pracy. Nie wiedzą, jak tej pracy szukać, jak dotrzeć do odpowiednich pracodawców. Stracili też motywację. To jest też bardzo ważne, że te osoby nauczyły się przez tych kilka lat albo kilkanaście lat przerwy w pracy funkcjonować w taki sposób, że w zasadzie wydaje im się, że dzisiaj pracy nie potrzebują, albo właśnie praca kojarzy im się z czymś bardzo uciążliwym. W związku z tym trzeba wykonać jakąś pracę z tymi osobami długotrwale bezrobotnymi, żeby ich zmotywować i przekonać do tego, że powrót na rynek pracy to jest jakaś szansa na zmianę ich życia na lepsze, na to, żeby mogły realizować potrzeby, które przez ten czas braku zatrudnienia po prostu nie mogły być realizowane. I tutaj potrzebne jest rzeczywiście bardzo indywidualne podejście po to, żeby doradca mógł pracując z tą osobą długotrwale bezrobotną, pokonać bariery. Z drugiej strony, tym osobom potrzebna jest bardzo praktyczna wiedza, jak szukać pracy, jak właśnie trafić do pracodawcy, który w ogóle będzie chciał odbyć rozmowy rekrutacyjnej. Z drugiej strony, pracodawcy, zwłaszcza mali i średni, bo de facto to oni zatrudniają najwięcej osób, nie wiedzą, jak szukać dobrych pracowników. Pisząc ogłoszenia o pracę, umieszczają często bardzo szerokie spektrum oczekiwań. Potem okazuje się, że niekoniecznie to są oczekiwania kluczowe na danym stanowisku. Więc my, docierając do tych pracodawców, musimy się upewnić, kogo oni tak naprawdę szukają. Co spowoduje, że zatrudnią naszego kandydata, czyli tę osobę długotrwale bezrobotną, ale też będą chcieli z tą osobą związać się na dłużej.